kochani. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który powstał troszkę spontanicznie, ponieważ miałam na początku trochę inne plany. Natomiast dzisiejsza pogoda zachęciła mnie do tego, żeby zrobić taki szybki, odrębny filmik właśnie na ten temat. Moi drodzy, mamy wrzesień. Brzydka pogoda. Niestety pada deszcz, jest pochmurno, robi się coraz zimniej, więc jest to wspaniały czas do tego, żeby palić świeczki. A jak wiecie, ja kocham świeczki, jestem maniaczką świeczek. W każdym u mnie prawie pomieszczeniu palą się świeczki. Także jest to fajny czas. Jesień, zima, grzane wino, kominek, ciepły kocyk, ciepłe kapcie i piękny zapach naszej ulubionej świecy. Na moim kanale jest już filmik o różnych aromatach, zapachach naszego domu. O tym, żeby nasz dom pięknie pachniał, żebyśmy ubrali go po prostu w cudowny zapach. Dlatego odsyłam Was do tego filmiku. Podlinkuję Wam oczywiście ten filmik na dole, żebyście mogły sobie zobaczyć takie moje ulubione świeczki, granulki, woski itp. Wszystko, co sprawia, że nasz dom fantastycznie pachnie. Natomiast dzisiaj chciałabym zrobić filmik o takich moich ulubionych świecach, ponieważ ta pogoda skłoniła mnie ku temu, żeby pokazać Wam to, co ja lubię. Troszkę zapasów ostatnio mi się nagromadziło, jeżeli chodzi o świeczki, więc postanowiłam, że zrobię taki oddzielny filmik właśnie na ten temat. Jak wiecie, zawsze i wszędzie jestem wielką fanką Yankee Candle. Świetnie się u mnie sprawdzają, bardzo ładnie pachną, długo się palą, palą się równomiernie. Jestem ich zwolenniczką już naprawdę od dawna. Natomiast ostatnio zakochałam się w świeczkach z Bath & Body Works, które zakupiłam sobie w Warszawie i muszę Wam powiedzieć, że konkurują ze sobą. Uwielbiam i te. Niestety do Warszawy mam nie po drodze, do Warszawy mam daleko, więc bardzo ciężko będzie mi zdobyć Bath & Body Works te świeczki. Sprawdzałam już na eBayu, jest troszkę tych świeczek, natomiast to nie jest to samo, są to stare kolekcje, ceny są bardzo drogie, przesyłka do Wielkiej Brytanii również jest droga, więc niestety, ale tylko ku okazji będę mogła te świeczki z Bath & Body Works sobie zakupić. Dzisiaj powiem Wam o kilku moich ulubieńcach, gdzie możecie je zakupić, skąd są, jakie zapachy Wam polecam, także jeżeli jesteście świeczkomaniaczkami, tak jak ja, bądź jeżeli lubicie prosty i delikatny zapach w Waszym domu, to jest filmik właśnie dla Was. Także moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza świeczka, która troszeczkę odbiega od całej tej otoczki Yankee, całej otoczki Bath & Body Works, jest to moja ulubiona świeczka z TK Maxa. Drugie moje opakowanie, drugi mój słoik, fantastyczna, przepięknie pachnie i są to te świeczki Heaven Scent z TK Maxa. Jeżeli będziecie w TK Maxie, koniecznie zwróćcie uwagę na te świece. Nie dość, że przepięknie wyglądają, mają przepiękną szatę graficzną, są godne polecenia. Naprawdę pachną wspaniale. Jedyny minus tych świeczek to niestety nierówno się wypalają. Natomiast zapach utrzymuje się w całym domu. To jest już moja druga świeczka, druga rabarbarowo-budyniowa. Jeżeli znajdziecie te świeczki w TK Maxie w polskim, jakże i w zagranicznym, w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to koniecznie sobie kupcie. Są niedrogie, około 6-7 funtów. Bardzo fajnie się sprawdzają, no niestety trochę nierówno się wypalają. I to jest taki pierwszy produkt z innej serii, ale również godny polecenia, bo naprawdę uważam, że te świeczki z tej serii są naprawdę bardzo fajne. Kolejne produkty to oczywiście zdecydowanie Bath & Body Works i tu przyniosłam Wam Caraiban Escape, czyli ta taka różowa świeczka, którą kupiłam w Warszawie. Świeczka posiada trzy knoty, pali się, jak możecie zauważyć, bardzo równomiernie. Zapach jest fantastyczny, bardzo słodki, karaibski, trochę przypomina mi zapach takich egzotycznych drinków. Dlatego Bath & Body Works świeczki dostępne są w Galerii Mokotów i w Złotych Tarasach, jeżeli jesteście z Warszawy, bądź jeżeli jesteście przejazdem, te świeczki tam możecie sobie zakupić. Kolejna, którą mam, ponieważ już jedna mi się niestety wypaliła, to jest Oceanside, świeczka, którą trzymam na czarną godzinę, której jak na razie nie palę. One kosztują chyba 89 zł. Warto patrzeć na przeceny. To akurat udało mi się zakupić z przeceny 89 na 44, czyli fantastyczna moim zdaniem promocja, przecena. Zapach bardzo letni, perfumowany, trochę pachnie mi mężczyzną, pachnie mi muszelkami, wodą, plażą, bardzo fajna i tak jak już mówiłam, tą świeczkę trzymam na taką czarną godzinę, bo troszeczkę, powiem Wam szczerze, że jest mi jej szkoda. I to na tyle,
jeżeli chodzi o Bath & Body Works i tą świeczkę z Tesco. Teraz przechodzimy do Yankee Candle, do świeczek, z którymi jestem związana, tak jak już mówiłam Wam wcześniej, od dawien, dawien, dawna. Ostatnio przyszły do mnie świece ze wspaniałej stronki, którą Wam oczywiście podlinkuję i polecam. Świeczki Yankee Candle możecie sobie zamówić na stronie www.zapachdomu.pl. Mają oni również swojego fanpage'a. Wszystko Wam podlinkuję na dole. Tam oczywiście możecie zobaczyć najnowsze nowinki, zdjęcia, najnowsze zapachy, najnowszy asortyment sklepu. Także odsyłam Was bardzo gorąco na ich stronkę. Natomiast jeżeli jesteście z Krakowa, mają swój stacjonarny sklep właśnie z tymi świecami na ulicy Miodowej 33. Tam możecie po prostu pójść, powąchać, zobaczyć cały asortyment. Także do tego sklepu również ludzi z Krakowa, jak i przejazdem, zapraszam bardzo gorąco. Jeżeli chodzi o świece ze stronki www.zapachdomu, moja mama tylko i wyłącznie tam zamawia te świece. Ja postanowiłam również się skusić. Jeżeli chodzi o przesyłkę, przyszła do mnie do Londynu w bardzo ekspresowym tempie. Co najważniejsze, przyszła świetnie opakowana, żadna świeczka się nie stłukła, wszystko było fajnie, szczelnie i elegancko zapakowane, za co bardzo serdecznie dziękuję. Myślałam, że będę czekać około 2 tygodni, w przeciągu kilku dni paczka ze świeczuszkami już do mnie przyszła. Także pokazuję Wam, moi drodzy, co ciekawego w tej paczce z tymi świeczkami się znajdowało. Pararara, Bugi oczywiście jak zwykle musi coś naplątać. Pierwsza świeczka jest to duży słoik i ja już ten zapach kiedyś miałam. Tak jak Wam mówię, są to wszystkie świeczki, które Wam polecam, zapachy, jeden z moich ulubionych. Jest to Yankee Candle Wild Passion Fruit. Świeczka wygląda tak. Duży słoik, tak. Czyli będzie mi starczać na bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o zapach, wspaniały, pomarańczowy, mandarynkowy, troszeczkę wyczuwalny melon. Świeca wygląda tak. I myślę, że na ten okres jest fajna, ponieważ nie ma jeszcze tej takiej zimnej, ciemnej jesieni, nie ma jeszcze zimy, więc uważam, że taka słodka świeczka troszeczkę nam osłodzi ten czas. Ok, kolejna świeczka, jaką mam, jest to świeczka Pineapple i Cilantro. Czyli ananas i koreanda, tak mi się przynajmniej wydaje. Świeczka wygląda tak, bardzo ładne opakowanie, również duży słój. Jeżeli chodzi o zapach tej świeczki, nie wiem dlaczego, ale ja tutaj wyczuwam dość mocno właśnie ananasa i kokosa. Wyczuwam tutaj taką pina coladę, wodę kokosową, bardzo fajnie pachnie i już się nie mogę doczekać. Chyba to będzie pierwsza świeczka, jaką odpalę dzisiaj w swojej sypialni. I ostatni duży słoik, który mam, jest to Sun and Sand, czyli słońce i piasek. I tej świeczki jeszcze nigdy nie miałam, chociaż zawsze byłam na nią tak bardzo mocno nastawiona, więc postanowiłam wypróbować. Zapach wakacyjny, plaża, niebo, woda, hamak, no po prostu cudowny. Także polecam bardzo gorąco, zobaczymy jak się będzie ten zapach u mnie sprawdzał. Jeżeli chodzi o Yankee, jeszcze wcześniej, już nie w Zapach Domu, pokazywałam Wam, kupiłam sobie turkusowe niebo i jest to mniejszy słoiczek, czyli ten średni słoik. To jest ten taki duży, to jest średni, bardzo fajnie pachnie, ja już ją odpalałam, naprawdę zużycie jest minimalne, a palę tą świeczkę bardzo, bardzo często. Jeżeli chodzi o Yankee, również Zapach Domu, dostałam do tego kilka wosków, do tych świeczuszek i wybrałam sobie Vanilla Chai, który wspaniale pachnie, pachnie taką prawdziwą chai latte ze Starbucksa. Jeżeli ktoś pije, to na pewno będziecie wiedziały, jaki to jest zapach, bardzo świąteczny. No i będę chyba trzymała ten wosk właśnie na święta. Kolejny wosk, jaki mam, jest taki. I to jest chyba turkusowa tęcza, albo River Valley. Wygląda tak. Bardzo delikatny zapach. Super. Kolejna to jest Sandalwood i Vanilla. Miałam już ten wosk, bardzo go lubię, bardzo ładnie pachnie. I ostatnie to jest turkusowe niebo. Także turkusowe niebo pójdzie do mojej mamy niedługo w paczce, ponieważ mama jeszcze nigdy nie miała tej świeczki. Ja mam średni słoik, więc wosk pójdzie do mojej mamy. Jeżeli chodzi o Yankee, to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na fanpage'a Zapach Domu. Zapraszam również na stronkę www.zapachdomu.pl. Tam będziecie mogły sobie zamówić świece Yankee Candle. Dobra, i przechodzimy dalej. Dostałam od strony Zapach Domu, za co bardzo serdecznie dziękuję, do przetestowania 2 nowe produkty. I na pewno nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię, ponieważ ja zagorzała fanka zapachów i świeczek. Produkty są ze sklepu Mr. and Mr. and Mrs.
wyglądają tak i są to tak zwane ludziki. Muszę Wam powiedzieć, że ja nigdy w życiu się z takim czymś nie spotkałam. One są oczywiście dostępne na stronce, chyba 30 zł kosztują, o ile się nie mylę. Już Wam mówię, o co chodzi. Są to zapachy, takie oto ludziki. Ja na przykład mam zapach do butów i zapach do szafy. Są jeszcze dostępne, z tego co wiem, zapachy do samochodu i zapachy jako podstawka do naszego telefonu. Zapachowa podstawka, kiedy ładujemy nasz telefon będzie fajnie pachniał. Już Wam pokazuję, na czym to wszystko polega. Taki zapach przychodzi nam w takim oto fajnym pudełeczku. To jest akurat ludzik waniliowy, który wkładamy do naszych butów, żeby ładnie pachniały. Zapach jest prześliczny. Wiecie, jak to pachnie? To pachnie jak taki fajny żel pod prysznic, na przykład z Dove, kiedy wychodzimy spod prysznica. Ojejku, no pachnie fantastycznie. To jest taki ludzik, którego wkładamy do naszego bucika, przyczepiamy go i nasze buty ładnie pachną. Bardzo fajna opcja. Jeżeli wypróbuję, to koniecznie z Wami się tym podzielę, ale z tego chyba jednak bardziej się ucieszyłam. Pomarańczowy ludzik, który pachnie, jest o zapachu Energy. I ten pomarańczowy ludzik, tutaj jest pokazany na obrazku, przypinamy do naszego wieszaka, w naszej szafie. Zapach, o Jezu, zapach pachnie mi takim pięknym, przystojnym mężczyzną, ala, słuchajcie, Cristiano Ronaldo, bo jestem jego wielką fanką. Pachnie pięknie, takie takie były francuskie perfumy, tak mi się przynajmniej wydaje. I ten wspaniały ludzik ma tutaj dwie takie fajne rączki, przyczepiamy go do naszego wieszaka, wkładamy go także do naszej szafy, jak kto woli, no i w naszej szafie przepięknie pachnie. Także jestem bardzo zaskoczona, chętnie przetestuję, nigdy nie używałam produktów z tej firmy. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na stronkę, tam więcej takich produktów jest dostępnych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie zapachy, ulubione świece w tym filmiku, który Wam pokazałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie, moje kochane, koniecznie piszcie mi zapachy swoich ulubionych świec, szczególnie z Yankee Candle. Jeżeli takowe macie, zostawiajcie mi na dole, chętnie przetestuję albo duże świeczki, albo woski. Po prostu no, coś nowego zawsze mi się przyda. Dziękuję za mile spędzony czas, pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam buziaczki. Pa, pa!